Dzień dobry wszystkim, aż nie wiem od czego zacząć, ale jadę dzisiaj, za 10 minut wychodzę, jadę odebrać książkę od drukarni. Moją i mojej siostry wspólną książkę kucharską, którą pisałyśmy 3 lata. Mega ciężko było nam to dokończyć, ile rzeczy się rozsypało po drodze. Mieliśmy 3 różne drukarnie, 2 różnych grafików i 2 osoby zarządzające stroną. Mało tego, sprzedaż ma ruszyć za 3 dni, a my dzisiaj zrezygnowaliśmy całkowicie z projektu strony, która stawała kilka dni i zatrudniliśmy nową osobę, która jutro ma postawić wszystko od zera w jeden dzień. Dzisiaj w ogóle zobaczę tą książkę po raz pierwszy w życiu, na żywo, fizycznie, bo nie mam pojęcia, jak ona będzie wyglądała. Wybierałam co prawda okładkę, wybierałam kolory, widziałam to wszystko, ale wiecie, tak fizycznie, jeszcze ten napis na niej ma być tłoczony, fizycznie nie wiem, jak to będzie wyglądało, więc oby dobrze. Dobra, właśnie słuchajcie, dodaję rolkę na Instagrama promocyjną, pierwszą, która poinformuje o dacie sprzedaży. Mam nadzieję, że ta data się nie zmieni, mam nadzieję, że nic się nie posypie. Bardzo się stresuję, po prostu jakbyście mogli poczuć, jak mi teraz bije serce. Poszło. Poszło. Boże, żaden projekt, nic w życiu mnie tak bardzo nie stresowało, jak ta książka, jak cały ten projekt. W ogóle już teraz zaczęły mi się trząść ręce tylko dlatego, że poinformowałam was o dacie sprzedaży. Dobra, zaakceptuj post na Instagramie, dodamy współtworzoną rolkę. No. Dobra. No dobra, pa. Pa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mamy dzisiaj tonę do odebrania i musimy to wszystko przenieść sami. Ale będzie nam pomagała cała rodzina, tak że będziemy rodziną nosić pudła. W ogóle też bardzo stresuje mnie ta sprzedaż, bo boję się, że nie wiem, sprzeda się 10 książek, a zrobiłyśmy nakład, myślę, że bardzo duży, zrobiłyśmy nakład 1000, ale wszyscy nam mówili w drukarniach, że nie opłaca się poniżej, bo będzie to bardzo drogie, bo koszty nas zjedzą i tak sam druk takiej książki jest bardzo drogi. Ale gdzieś tam przy tej ilości 1000 cena za sztukę maleje, więc zaryzykowałyśmy. Nie wiem, co z tego będzie. Totalnie nie mam nie wiem czego się spodziewać. Nie mam zielonego pojęcia, jaki może być odbiór. Zobaczymy w ogóle, jakie są komentarze. Plecem dodałaś. No wiem. Ale już no. Gratulacje, już się nie mogę doczekać. Go, go, girl! Yes! Tak, ja też na nią czekam. Super, gratulacje. Tak, no. Hello! W ostatniej chwili dojechałam na nagranie. O, oh, wow. Chciałabym otworzyć już ten karton, nie? Zobaczcie, no ja też, bo ja się tak stresuję, że ja nie wiem nawet, jak wygląda ta książka, to jest najgorsze. Zaczynamy rozładowywanie pudeł. Mi się śniło, że były strony na opak i że było przesunięcie o jedną kartkę i każdy przepis był dopasowany do złego przepisu. O nie. O Jezu, ale piękna! Jaka ciężka w ogóle! Bałam się, czy będzie widoczne tłuczenie, ale jest widoczne. A ja się bałam, że będzie za cienka, ale nie jest za cienka. Ja tyle zrobiłem przepisów w ogóle. O Jezu, naprawdę jest jak album. Będziesz płakać? Nie. Podoba ci się ta książka? Nie! Nie! Nie chcę podoba! Zobacz! Ale zobacz! To twoja mama zrobiła i twoja ciocia. Zobacz, tu jest ciocia. Nie chcę podoba! Tobie się podoba, Natalia? Super! Jest mama twoja, zobacz! Nie nawzięła. Ej, ja teraz ogarnęłam, że nie nagrywałam przez cały ten czas. To jest możesz jeszcze raz powiedzieć, o nie. Po prostu było, opowiadaliśmy, jak dużo było płaczu i stresu i ile czasu trwało robienie tych zdjęć, tych grafik. Sama produkcja książki kosztowała tyle, co normalnie inni z książki już sprzedają po takiej cenie. No. A my tyle zapłaciłyśmy za jej wydrukowanie. No. Jezu, te mocne przybliżenia tak mega wyglądają na tym papierze. To jest jakiś szok, ale jestem dumna z nas. Jezu, i te wszystkie zdjęcia to my robiłyśmy.
same w domu. Ja, to na tarasie, na imprezie rodzinnej robiłyśmy fotę. To robiłyśmy podejścia do tego ciasta chyba 5 razy, aż w końcu wyszło idealne. No nie, te drinki z Las Vegas naprawdę wyglądają sztos. Ja, bardzo fajnie, że to jest porobione. Tu inspiracje z Las Vegas, a tu dziewczynki w Las Vegas. Proszę bardzo, w książce macie też kody QR do trudniejszych przepisów, żeby zobaczyć, jak jakieś masy powinny wyglądać, jakieś takie pomocnicze rzeczy. Także nie wiem, czy ktoś kiedyś wypuścił książkę z kodami QR, bo tego nie widziałam, ale wydaje mi się to genialnym pomysłem. Jestem z siebie dumna za ten pomysł. Piękne! Bo ja chciałam powiedzieć, że dalej nie mogę uwierzyć w to, że wydałam własną książkę kucharską. Że jakby to już jest fizycznie, już nawet pomijając fakt sprzedaży, która będzie za 3 dni, co by nie było, ta książka już jest. Już fizycznie. Kropka. Ona już na wieki wieków będzie na mojej półce. Amen. Amen. Nie będę żałować. Nawet jak się nie sprzeda. Jak Kacki niczego nie żałuje. Niczego nie żałuję. No i mamy kolejny dzień i dzisiaj, słuchajcie, robimy hurtową produkcję cynamonek. W ogóle zobaczcie, dzięki temu, że ta nasza książka jest taka ciężka, to ona się od razu otwiera na stronie, na której chcemy. I jak widzicie, te strony nam nie przeskakują, także nie trzeba jej niczym przygniatać. Można śmiało otworzyć i korzystać. Także mega się cieszę, że w ostatniej chwili zmieniłyśmy na te najgrubsze kartki, bo wydaje mi się, że właśnie dzięki temu ta książka jest na tyle sztywna, że po prostu no nic tutaj się nie rusza. W ogóle nigdy nie robiłam takiej ilości cynamonek, bo aż 3 porcje na raz nagrałam wcześniej, jak Adrian się z tym zmagał, także możecie teraz to zobaczyć. Jezu, ilość jak dla wojska! Nie zmieści się. Ale ostatecznie tutaj wszystko porozciapywane. Mniam. O, jak fajnie. Właśnie nauczyłam Adriana pracy z łopatką. Bez pracy nie ma kołaczy, kochani. Boże, jaka to jest ilość ciasta. Mniam. To jest przepis, który powinniście zrobić jako pierwsza rzecz z tej książki. Moje ukochane cynamonki, zresztą nie tylko moje, zawsze znajomi. Jak tylko Basia zrobiła, to pytali, kurde, szkoda, że już tak szybko zeszły, kiedy będą następne. No to prawda, zawsze jak idziemy do znajomych, to zawsze wszyscy proszą, żebym przyniosła cynamonki. Jak widzicie, ciasto jest bardzo... sticky. Sticky, ale dzięki temu te cynamonki są takie, że o matko, one się po prostu w ustach rozpadają. O, jakie piękne ciasto. No niestety, obiecałam Adrianowi, że zrobię mu te cynamonki na Wigilię, po czym, słuchajcie, okazało się, że tam miałam jakieś problemy ze stroną, trzeba było się gdzieś tam logować, zakładać jakieś konta, umowy, bla bla bla. No i po prostu musiałam się, że tak powiem, wyłączyć na chwilę. I skończyło się to tak, że robię cynamonki dużo później niż miałam w planach. Adrian zaraz wychodzi na tą Wigilię swoją, więc chyba po prostu ja je sobie tutaj na spokojnie dokończę i przywiozę ci. Tutaj mamy bałagan. Matko, słuchajcie, jedna z was właśnie wysłała mi wiadomość na Instagramie. Jejku, gratulacje, okładka wygląda jak album Diora, bardzo estetyczna, tyle czasu dopytywałam o książkę i teraz w końcu kupię. Najważniejsze słowa, wygląda jak jakiś album Diora. A ja o tym jeszcze nigdzie nie informowałam, będę mówić o tej inspiracji dopiero jutro. No słuchajcie, to się nazywa hurtownia cynamonek. Adrian jest już na swojej Wigilii, ja zaraz pojadę mu te cynamonki zawieźć, a tutaj wydzieliłam jeszcze 4 dla nas, które nie są jeszcze upieczone, ale szczerze nie mam teraz czasu ich wrzucać do piekarnika, więc no mam nadzieję, że nie zrobił się jakieś giga. A tu słuchajcie, przygotowałam polewę i zastanawiam się teraz, jak to przewieźć wszystko. Dobra, słuchajcie, chyba uda mi się to przewieźć. Te są na wierzchu, a tu pod spodem drugie. W drugą rękę biorę polewę i lecę. Misja zakończona sukcesem. Cynamonki dojechały, Adrian nawet wysłał mi właśnie SMS-a, że wszyscy jedzą i biorą drugą na wynos, więc chyba mi smakują. W ogóle jak weszłam do mieszkania, tutaj tak pachnie tymi cynamonkami, także wrzucam pozostałe 4 do piekarnika, zaraz sobie zjem. A przy okazji odebrałam jeszcze paczki i są tutaj też rzeczy do naszej książki. Szybkie mini haul, co przyszło. Więc mamy cały karton owijek do etykiet dla kurierów.
nie wiem, czy to się nazywa owiki, już nie pamiętam. Taśmy, ale nie do końca taśmy. Słuchajcie, to jest hit. I tu mamy 4000 pustych, czystych naklejek, na których po prostu drukuje się kody kreskowe. Ja nic na tym nie będę drukować. Nie mam nawet takiego narzędzia do drukowania. Po prostu będziemy odklejać taki mały prostokącik i naklejać go na krawędzie paczki. Tak samo jak robi Zara, że oni ograniczają tą taśmę do takich kawałków małych, które zaklejają po prostu boki. Tak samo my będziemy zaklejać i tak naprawdę bardzo mało tego pójdzie na całe zamówienie. A kartony mamy białe, już je widziałam, także białe naklejki i myślę, że się to ładnie zleje ze sobą. Ale to jest najlepsza rzecz, słuchajcie, jeszcze tego nie widziałam. Tutaj są naklejki, które projektowałam na szybko 2 dni temu, ale na szczęście jest wysyłka bardzo szybka. Z takim podziękowaniem za zakup. Taka naklejka będzie ozdabiała każdy karton. Dziękujemy za zakup. Sweet American Dream. Oj, Jezu, uwielbiam te cynamonki. A w międzyczasie, słuchajcie, przeglądałam inspiracje na Pinterest, bo jutro z samego rana jadę robić sesję zdjęciową książki. I patrzcie w ogóle, co znalazłam. Czy to nie jest genialne? Czy to nie jest idealne połączenie książki kucharskiej z modą? A że ja się modą zajmuję, no to jakoś tak po prostu te wieszaki bardzo mi podpasowały. Tak to klasycznie, wiecie, świeczki, biżuteria. Pokażę wam jutro całą sesję. Słuchajcie, jest godzina 23:34 i właśnie dostałam maila z dostępem do naszej strony, na której będzie można kupić książkę już za niecałe 2 dni, za 1,5 dnia w sumie. W ogóle szok, bo robiła nam to osoba, której ja wczoraj rano nawet jeszcze nie znałam. To jest wszystko tak pokręcone. Certyfikaty uruchomione i działają. Regulamin, polityka i wymiar odstąpienia stworzony i wgrany. Jezu, właśnie jeszcze jest tyle rzeczy takich do zrobienia. Muszę podpiąć to pod swój profil, gdzie wystawiam faktury, gdzie się rozliczam. O! Działa! Działa! Ej, ogólnie mega. Poprawimy parę rzeczy. Ta-dam! Wstępnie nasza strona. Muszę podmienić to zdjęcie, bo słuchajcie, to jest, ja sobie tutaj to, ten napis wkleiłam, to nie jest zdjęcie i to widać, na żywo to widać tutaj, że to jest, wiecie, komputerowo naklejone, także muszę na pewno zrobić zdjęcie książki. Tu będziemy zmieniać logo, bo mamy babeczkę, a to nie jest nasze logo, my nie chcemy tutaj żadnej babeczki, chcemy, żeby właśnie było tak estetycznie, ale ogólnie jakby rozumiem zamysł, że tutaj nam facet to wrzucił, także spoko, ale podmienimy to na coś bardziej subtelnego. Ale no słuchajcie, już coraz bliżej, dzisiaj długa noc, bo chyba usiądę do tego, żeby po prostu mieć wolną głowę. Ja jutro jeszcze nagrywam kampanię dla klienta, poza tymi zdjęciami z książki, więc w ogóle też niezły miks. Jeszcze myślimy nad wysyłką PR-ową. Totalnie nie miałam do tego głowy, żeby zaplanować, zrobić coś w ogóle kiedyś, jak myślałyśmy o wysyłce PR-owej, to myślałyśmy, że będziemy jeździć po Warszawie, będziemy rozdawać słodkości i będziemy na ulicy rozdawać i będziemy do ludzi jeździć, do znajomych też influencerów, którym będziemy przekazywać te książki razem z jakimiś słodkościami i tak dalej. Myślałyśmy nawet nad jakimś eventem, ale po prostu tego wszystkiego jest tak dużo dookoła, że byśmy nie wyrobiły z tym. To jest po prostu naprawdę taki ogrom pracy, którego ja się totalnie nie spodziewałam. I mając na głowie jeszcze, wiecie, taką codzienną, normalną pracę, tworzenie kampanii, tworzenie też codziennych treści, dużo też robię dla innych klientów w ogóle działań poza social mediami moimi, których na przykład wy możecie nie widzieć, a gdzieś tam to dookoła trwa. Dużo też działam w marketingu nieruchomości z Adrianem i gdzieś tam ta książka po prostu w tym wszystkim. To jest tyle nieprzespanych nocy, że ja po prostu nie spodziewałam się tego. Dobra, za 15 minut północ ja dzwoniam się z siostrą, siadamy do strony i widzimy się jutro. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, przeglądam tutaj tą stronę i mamy przykładową wagę książki wpisaną. Oczywiście to jest wszystko do poprawki, bo jakby teraz my nanosimy korektę i tutaj jest przykładowo 0,3 kg i ja, słuchajcie, poszłam zważyć naszą książkę i ona waży 970 gram. Praktycznie kilo. Także jest naprawdę konkretna, gruba, ciężka książka, niczym album. A to jest moje profesjonalne ważenie. Update, godzina 1:06. Mam sklejonego maila z poprawkami. Z małymi poprawkami, co prawda, ale zawsze się tak długo rozpisuje. Wszystkie poprawki po prostu pisane są okropne. Ale to jest moja ulubiona część takiej pracy. Przygotowałam sobie tutaj jeszcze parę rzeczy, które chcę zabrać jutro rano na sesję. Dzień dobry, długo nie postałam. Szykuję się
i lecimy na zdjęcia. Obładowani, walizka do zdjęć z rzeczami. Adrian mi pomaga, a tutaj są książki. Właśnie robię zdjęcia, tak to wszystko się prezentuje i już Wam mogę zdradzić, że naszą książkę zrobiłyśmy na wzór modowych catwalków. Tu mam aparat, tutaj mam inspirację z Pinteresta, a tutaj małego pomocnika. No, znajdę mała kochana. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten wymiar, my tak długo walczyłyśmy o to, aby nasza książka pasowała pod modowe catwalki, bo wiecie, że ja głównie też modą się zajmuję, modę kocham i to jest coś, co bardzo chciałam połączyć, czyli książkę kucharską nawiązującą do modowych catwalków. Trochę takie dwa w jednym, to jest takie też połączenie mnie i wyszło idealnie. W ogóle powiem Wam, że bardzo bałam się tych wymiarów, bo inne wymiary ma okładka, inne wymiary ma kartka, inne wymiary trzeba zostawić na klejenie strony i po prostu ciężko było tego catwalka zmierzyć. To była ogromna walka z różnymi drukarniami, żeby zrobić idealny wymiar. I jak już dostałyśmy tą książkę fizycznie, to bałam się końcowego efektu, czy to faktycznie wyjdzie jak modowy catwalk. I teraz Wam wrzucę nagranie, które wysłałam mojej siostrze. Wybaczcie za bałagan w tle, to w ogóle nie miało iść do internetu, to miało iść do mojej siostry, więc no, nieważne. Dobra, teraz wielka chwila prawdy. Uwaga, uwaga, uwaga. No, większa jest. Chociaż? Nie. Może milimetr? Nie, no to jest taka sama. Jak po rogach. Nie, jest taka sama. O Boże, jak cudownie się prezentuje! Także jestem bardzo tym podekscytowana, że wszystko poszło po naszej myśli. Teraz trwają jeszcze ostatnie szlify nad stroną. Przed chwilą dostałam maila, że super, że łatwe poprawki, że zaraz to naniesiemy. Zaraz też ruszą płatności, będziemy robić próbną płatność pierwszej książki, próbny pierwszy zakup, także mały stresik, ale wszystko idzie dobrze, więc troszeczkę ten stres opada. Boże, to jest po prostu spełnienie marzeń. To jest tak piękne, nie mogę się na to napatrzeć. I słuchajcie, okładką nie tylko ta książka nawiązuje do catwalków, ponieważ nawiązuje do nich również wnętrzem. Tutaj mamy catwalk Diora, bardzo grube, śliskie kartki, a tutaj nasza książka również najgrubsze kartki, szczerze, nawet nie wiem, czy one nie są minimalnie grubsze niż te w catwalku. I też śliskie. Idealna. Także słuchajcie, jak nie jesteście fanami wypieków, ale jesteście fanami ładnych, estetycznych wnętrz, to polecam tą książkę po prostu do swojego wnętrza. Dobra, patrz teraz na to. Moja inspiracja z Pinterest kontra finalna układanka pod zdjęcie. Kanapkowa książka. Och, pięknie to wychodzi. Powiem Wam, że cały zamysł tej sesji jest taki, aby wyglądało to jak książka kucharska, ale połączona z modą. Dlatego widzicie tutaj dużo takich dodatków, jak na przykład biżuteria. I tutaj teraz pisuję tekst, kiedy kulinaria spotkają się z modą. Wygląda to lepiej niż myślałam. Zdjęcia tego już mam zrobione. Teraz się zastanawiam, czy może jeszcze nie udekorować tego jakąś biżuterią. O myk. Żałuję, że nie mam więcej pereł, bo niestety kolczyków nie dam rady tutaj zawiesić. Tutaj jeszcze próbowałam coś pokombinować z taką instalacją. Nie wiem, czy w ogóle użyję tych zdjęć, bo nie wiem, czy finalnie mi się to podoba, ale próbowałam. No i wracamy. Zdjęcia udane. Nagrania udane. Jeszcze robiłam rolkę dla klienta, ale jakoś tak dziwnie się czuję jak nigdy. Ostatnie dni mijają mi jakby trwały pół godziny. A nawet nie wiem, jak to się stało. Wróciłam ze zdjęć. Nawet nie zdążyłam dokończyć w pełni kampanii dla klienta. Próbowałam zrobić rolkę promującą jutrzejszą sprzedaż. Strona jest dalej w budowie. Cały czas coś ogarniamy. I jest godzina 19:09. Musiałam już ogłosić, że rusza sprzedaż. Miałam to ogłosić rolką. Dalej jej nie skończyłam montować. Szczerze myślałam, że na tym etapie, na którym jestem teraz, będzie jakaś godzina 14. Trochę przeraża mnie to, że robię największy projekt w swoim życiu i jednocześnie najgorszą reklamę w swoim życiu. Kurde, no, sprzedaż idzie książki jutro, ja powiedziałam Wam to dopiero teraz i to jeszcze w poście, po prostu w zwykłych zdjęciach. Ale montuję tą rolkę dalej, nie wiem, najwyżej o 21 ją wrzucę i mam nadzieję, że ze stroną wszystko ruszy, bo to też mnie zaczyna stresować, a jednak ona jeszcze nie jest wykończona, jeszcze nie da się kupić produktu. Aż się kto do mnie przyjechał, jest Justyna, jest godzina 20:20. Jutro ruszę sprzedaż. Tak, a ja właśnie piszę z Kasią Osipowiczką. Słuchajcie, zaprojektowała mi przepiękne logo Lodzika. Ten rysunek jest Kasi, ręczny.
ale wysłała mi to w linku WeTransfer, który nazwała Proszę kochanie. I ja nie zauważyłam tej nazwy i wysłałam tak to do faceta, który projektuje stronę. I dopiero jak to wysłałam, to zobaczyłam taki wielki tytuł. Proszę kochanie. Ciekawe co odpiszę. Dziękuję kochanie. Od zawsze kochałam słodkie wypieki i dużo kombinowałam w kuchni, szukając nietypowych smaków. Kulinarny. Od zawsze kochałam słodkie wypieki i... No i teraz musimy wymyślić jakiś tekst z moją siostrą. Kochamy wypieki Ameryki. Po niej to widać, po mnie nie. Na hit jest 21. Właśnie dostałyśmy wiadomość od osoby, która nam prowadzi stronę, że niezależne od nich, ale jakieś płatności się nie podłączyły. Gdzie pytałam dzisiaj w południe, czy mogę ogłaszać sprzedaż. Było zapewniane, że już w piątek ruszy, ale dajmy sobie czas do soboty na wszelki wypadek. Infolinia do 20. Do 20 była. Cały dzień była. Jest 20:50. Ja nic nie rozumiem w ogóle z tego, już nic nie wiem. Nie wiem, czy co z tą rolką nawet. Godzina 23, a ja dopiero dodałam rolkę. Taką główną, którą w ogóle planowałam zdać dwa dni temu. No nie wiem, już się to mówiłam, że u mnie ostatnio dni mijają jak w pół godziny. Po prostu tak na pstryknięcie palca. Jest rano, wstaję, siadam do laptopa, nagle podnoszę wzrok i jest północ. I tak dzień w dzień. Ja myślałam, że ty chcesz się żegnać i że jedziesz do domu. A jest na do mnie właśnie... Robimy może dobrym pomysłem byłoby zrobić dzień przed sprzedażą o północy. Sesję książki główną. W sensie jakby dzisiaj robiłam sesję, ale taką sesję estetyczną, a tu chodzi o sesję produktową. My God, ja całkowicie o tym zapomniałam, bo tyle rzeczy dookoła robiłyśmy innych. Ej, dobra, troszkę mi ulżyło. Wrzuciłam właśnie rolkę o 23, ale niespodziewanie nagle jest tak ogromny odbiór i tyle komentarzy. I te komentarze są tak miłe, że po prostu cały stres automatycznie mi zszedł. Dziękuję. Wszystko załatwione poza jedną bardzo ważną rzeczą, a mianowicie jakiegoś tam zatwierdzenia płatności. Ale infolinia działa od 8 rano, także 8 rano. Z telefonem i ciśniemy, żeby o 12 wszystko ruszyło tak, jak powinno. 6 minut do startu. Czyli mógłby informować na bieżąco. No właśnie, Boże, przecież ja to taki stres, przeżywam, że... Nic nie jadłaś. No nic nie jadłam, to jedno, ale od 8 ja jestem na telefonie non-stop, przecież ja z nim godzinę rozmawiałam z tobą, godzinę rozmawiałam, cały czas z kimś rozmawiam i próbujemy coś ustalić. Przez tą babką od przelewu 24 przecież gadałam wcześniej na infolinii z impostem, gadałam bardzo długo. Ja nie mam dostępu do swojego maila, do którego wpadają te zamówienia. Błąd? Jak to możliwe, że w 2 minuty padł... Padł serwer. Jezus Maria. Na zawał zajdę zaraz. Godzina 14, strona hula sobie jak sobie hula. Trochę hula, trochę nie hula. Nigdy w życiu nie miałam tak silnego stresu i w ogóle nie wiem, co się dzieje. Chciałabym jeszcze tutaj w tym momencie podziękować Asi i Kasi, moim kochanym dziewczynom. O Jezu, aż mi łezki napłynęły. Miałam przygotowaną ilość paczek PR-owych do rozwiezienia dla moich najbliższych przyjaciół, dla przyjaciół z social mediów i dziewczyny o tym wiedziały. Ja cały czas pisałam Kasi, Boże Kasia, ja bym chciała ci wysłać tą książkę, może ci ją przywiozę dzisiaj, może jutro, może mi się uda, może z siostrą coś ogarniemy. Ale wiecie, cały czas była taka ostra praca nad książką, nad wszystkim, że no nie udało nam się nikomu rozwieść ani jednej książki PR-owej. I co? I dzisiaj wpadło zamówienie od Kasi i od Asi. One wiedziały, że ja mam dla nich książki ze Frinko. To... Nie wiem, mnie to tak wzrusza wręcz. No to jest naprawdę takie bardzo, bardzo miłe, bardzo kochane. W ogóle to jest takie duże wsparcie. Dziewczyny cały czas to wrzucają do siebie na social media, że jest, właśnie już sprzedaż, wrzucają linki. I dziewczyny, jak wy to oglądacie, to dla mnie to jest tak ogromne wsparcie, że naprawdę aż łezki same napływają. Dziękuję.
Po południu w końcu strona zaczęła poprawnie działać i zaczęły się sypać zamówienia, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna, szczególnie, że niestety posypały nam się płatności, szybkie płatności i zostały tylko przelewy tradycyjne. Wiem, jak to jest bolesne, sama nienawidzę robić przelewów tradycyjnych, ale naprawdę dziękuję tym, którzy mimo takiej formy płatności stwierdzili, że chcą dokonać zakupu, że chcą mieć na miastkę tej naszej książki, tej naszej pracy. A ja teraz walczę o to, aby od poniedziałku, maksymalnie od wtorku, ruszyły szybkie przelewy, żeby po prostu, wiecie, można było kupować tą książkę jednym kliknięciem. I od razu zaczęliśmy wysyłać pierwsze zamówienia. Dalej możecie tą książkę zamawiać. Oczywiście link zostawiam Wam w opisie. I powiem Wam, że koniec końców jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to wszystko. I Wy towarzyszycie mi w tym i jesteście najwspanialsi. Te Wasze komentarze tyle razy pomagały mi zniwelować ten stres towarzyszący przy produkcji tej książki. I od razu też informuję, że wszystkie zamówienia, które zostaną złożone do środy, do końca dnia, dotrą do Was przed świętami. Także jest to idealna książka, czy to dla Was, czy to na prezent. Padło też kilka podwójnych zamówień, więc polecam Wam zamówić takie dwie książki, jedna dla Was, jedna na prezent. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystko, zapraszam do zamówień i mam nadzieję, że nasza książka nie tylko będzie wyglądała najpiękniej na Waszej półce, ale też, że te słodkości zrobią furorę, jak tylko je komuś zaserwujecie. Niczego nie żałuję.